tvpodkarpacie.pl. Podczas sesji Rady Miejskiej w Zagórzu mieszkańcy Morochowa zaapelowali do burmistrza Ernesta Nowaka i radnych o budowę mostu w ich miejscowości. Swój apel poparli prezentacją dramatycznych zdjęć. Tak, proszę Państwa, wygląda nasz dojazd do domu. Nie wiem, no może Państwo coś potraficie, jak ktoś z tym robi. Który z Państwa radnych właśnie chciałby mieszkać w takich warunkach? To jest płatka, przez którą się chodzi. Trzeba przenieść dzieci na rękach wszystko, zakupy. Tak się przywozi mleko, tak się sprzedaje bydło, wszystko. To jest pogrzeb. Przez płatkę się nie da tu nic przejść. Tak się przywozi samochody, jak przyjdzie duża woda. I tu Państwo, to jest tak jeszcze dobrze, że nie leżą przyczepy. Co będzie, jeżeli płatka spadnie? Przecież jednego roku było tak, że jak utrzep, to normalnie go można było z ręki dostać. Wystarczy, że przyjdzie, zrobi zator po zimie, pójdzie płatka. Co my wtedy mamy zrobić, proszę Państwa? Co wtedy? Chleb ze sklepu z procy, czy jak? Nie wiem. Ubolewam nad tym, żeśmy, proszę Państwa, nie wykorzystali szansy budowy tego mostu i nie przyjęli jakiejś koncepcji takiej, która była możliwa w ten czas do spełnienia. Ja wiem, że to się spotykało z niezadowoleniem części społeczeństwa i mieszkańców lokalnych, rozumiem doskonale. Ale był czas, kiedy jeszcze w kadencji za czasów pana Zająca były podejmowane działania. Pan Wojnar jest samorządowcem z tamtych czasów, na pewno to potwierdzi. I myśmy, może nie ja się angażowałem, bo nie czułem się na siłę, bo nie jestem budowlańcem, ale wiem, że pan Wojnar się angażował. I była koncepcja wyboru rozwiązania znacznie tańszego, które by umożliwiało przejazd samochodami. Samochodami. Taki jak jest w Nowosądeckim. I wyobrażam sobie, jeżeli jest duży wiatr, i wyobrażam sobie, jak jest duża woda. I wydaje mi się, proszę Państwa, że trzeba by było w trybie pilnym, natychmiastowym tam założyć siatkę na wysokość po prostu tej poręczy linowej, dlatego że tam może każdy wpaść. I to trzeba jak najszybciej zrobić. Dołoży nam dodatkowego obciążenia. I teraz tak, w zimie nie dość, że kładka jest obciążona śniegiem, liny są stare, dołożymy tutaj jeszcze siatkę, my nad tym myśleliśmy. Myśleliśmy nad tym, że może by wymienić deski, zamiast desek dać kratownice, teraz są z różnego rodzaju takie elementy do tego. Ale kto się tego podejmie, czy co się stanie, jeśli kładka się urwie? Czy to jest jedyne dojście do tych domów tylko przez wodę, kładką przez Posławę? Kładka i płyty. A z drugiej strony od strony Czaszyna. Bez lasu, bez lasu. Czaszyna ma pani przez las. Ale nie pani idzie przez las. Nie ma drogi. Nie ma drogi, nie ma nic. Nie ma drogi, nie ma. Zniszczona jeszcze przez lasy. I przez las, tak? Ja chciałem dodać tylko, że ta kładka liny akurat ma już 60 lat. 60 tam była budowana, no obciążyć ją już by właśnie dumali. No, już myśleliśmy o tej siatce, ona już tak obciąży kładkę, że ona się naprawdę może zerwać. Tam jakby na przykład dla jakiegoś biegłego sądowego, to by tą kładkę natychmiast zamknął. To by pozwolił, by po tym chodził. Na Wigilię starsi ludzie wrócili się od kładki. Był lód na kładce i nie weszli. Na Wigilię po chlebie do sklepu nikt nie doszedł. Takie ślisko było. Starsze osoby wracały. Nie każdy przejdzie wtedy. My też nie mówimy o tym, żeby to był most taki, jak był w projekcie. Taki był w projekcie, bo Państwo, bo taka była propozycja, że wtedy jest prawdopodobieństwo, że dostanie Państwo dotację. My nie mówimy też, że musi być most Bóg wie jaki. My chcemy, żeby było, że dojadę osobówką pod dom. Ja nie mówię, żeby było, żeby, tylko żeby był przejazd. Że ja ciągnikiem czy samochodem towar dowieźć, przejadę po tym brodzie. Ja nie mówię, żeby ten. Ale żeby był dojazd do tych domów. Ja znam tą kładkę. I
Miałem okazję kilka razy po tej kładce chodzić w okresie zimowym, wtedy, kiedy trzeba było się trzymać i podłogi, i lin. I tak był problem z przejściem, a nie mówiąc o tym, że jeszcze trzeba było nieść walizkę, czy tam jakieś inne przedmioty. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, ja mam taką propozycję, żeby troszeczkę złagodzić sprawę tej kładki, bo z tego, co ja widziałem, ta kładka jest w jakim takim stanie. Oczywiście kolega Wojnar tutaj zaproponował założenie siatki i warto by było pójść tym kierunkiem, żeby zabezpieczyć. Ale ja mam taką propozycję, żeby tą klatkę doświetlić. Doświetlić lampami hybrydowymi. I nie będziemy musieli ani mieć dokumentacji, ani kosztów, ani nic, tylko trzeba byłoby się skontaktować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Dofinansowanie takich lamp jest w granicach 85%. Więc ten wkład nasz był minimalny. I postawienie takich dwóch lamp to jest kwestia dosłownie kilku tygodni. Możemy się skontaktować z Lubaczowem, ze Strzeżowym, który montuje takie lampy po swoich sołectwach. Jest wiele miejscowości. Ja już na ten temat kilka razy rozmawiałem. Wtedy mnie się wydaje, że byłaby to sprawa, w jakiś sposób złagodziłaby ten problem tych ludzi, bo proszę Państwa, przejść tamtędy nocą, to jest naprawdę horror. Jak się nie ma latarki, albo na przykład trzeba było iść, to jest horror. To jest, idzie się jak do studni się wchodzi. Niewątpliwie jest bezwzględna konieczność wykonania nowej inwestycji na tamtym terenie. Problem jest jeden, zresztą zawsze podobny. Skąd wziąć środki finansowe na budowę mostu? Most wraz z dojazdami, z drogą, to jest koszt rzędu 8 milionów złotych. Przy 30-milionowym budżecie gminy Zagórz, no to proszę sobie wyobrazić, jakie są możliwości. Dziś nie możemy mówić w zasadzie o innym obiekcie, bo wykonaliśmy dokumentację projektową, pozwolenie na budowę otrzymaliśmy, Państwo nieodpłatnie przekazali działki. Zmiana projektu dzisiaj, ja bym się obawiał o taki kierunek działań. To znowu są następne środki finansowe do poniesienia. No owszem, można by było się zastanawiać nad inną konstrukcją mostu, tańszą konstrukcją mostu. To wymaga olbrzymiego zaangażowania znowu służb naszych, wynajęcia konsultantów zewnętrznych, sporządzenia. Po prostu w poprzedniej kadencji została podjęta taka decyzja, nie inna, że będzie budowany taki most. Wtedy też Rada przeznaczyła na to środki finansowe. I chyba trzeba być konsekwentnym i zmierzać tą drogą. No jest to bardzo droga inwestycja, ale tak jak Państwo też wspomnieli, mi się wydaje, że najważniejszy jest tutaj cel, a więc realizacja tej inwestycji, a nie szukanie nowych rozwiązań, bo wyście przeżyli i ciężko po prostu pracujecie, żeby żyć na tamtym terenie już wiele, wiele lat. Dla nas przy tym budżecie, który mamy, przy tych wskaźnikach, które są, Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwane schetynówki, to jest mało, bo to jest 50%. Gmina nie dźwignie tych 50% pozostałych. Nie ma takiej praktycznie możliwości. I tu należałoby poszukiwać podobnego funduszu, do jakiego aplikowaliśmy się. W przypadku programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina było to 90%. Taki poziom dofinansowania nas interesuje w przypadku Waszej inwestycji. Po 10-15% to jest realnie możliwe do zabezpieczenia na już. Jeśli będzie nabór, czy z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z innych programów, czy z programów transgranicznych, to Państwa projekt dla mnie będzie priorytetem. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl